dzisiaj konstrukcję. Proszę bardzo, tak, konstrukcję. Parasol, żeby nie padało. Wow. Trzyizbowa chata. A to jest kotur. Tak się przyjmował, przychodził do samego. Przebiłem mu gnieździe, spał, na słońcu. To było jeszcze tak płodno, było, więc się przyjmował do sobie. A jeśli pokażę to na uniwersytecie zrobiłem. Przygotował do młota, ale jak to pani zrobił, to było ostatni termin. Na co i tu jeszcze podpis tak traktował. Istotne, człowieku, zostaw tego trochę. Trzeci w tym miesiącu. Tak się trochę w życiu, że ktoś mu wsiadnie, bo to się zdjęcie. Czwartej mamy zmianę w programie. Koń numer 12 Sabah będzie w jego okularach. Powtarzam, w gonitwie czwartej koń numer 12 Sabah będzie w jego okularach. $11,369.80. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do przyjmowania, do ustawienia wyników do liczby czwartej. Nagroda kanareta dotyczy dla czteroletnich, Krzysztof Jaracki. Witam do Polski, Krzysztof Jaracki. Dystans 2200 metrów. Przypominam, początek to wytypowanie dwóch koni, które będzie na kolejnych koni. Teraz Państwo mogą oglądać parkenter koni na torze głównym. Drodzy Państwo, pozostałe zakłady to trójka, czwórka i zwyczajny. Zwyczajny to jest najprostszy zakład. Wytypujemy zwycięskiego konia. Zawsze trzy korzystać także z gry systemowej. System to wytypujemy przykładowo w porządku 3 lub 4 konie w boksie i komputer za nas wypełni wszystkie możliwe kombinacje. Oczywiście taki zakład kosztuje odpowiednio drożej. Przypominam, że w gonitwie 5 wczoraj przed gonitwą 4 zostały już minuty do ustawiania wyników gonitwy 4. Zapraszamy do wyższego raz. Jednocześnie, że Państwo nawet nie słyszeli, ale przypomnę, dzisiaj
Już gotowe do startu. Jeszcze moment. I konie ruszyły. Dość nierówny start. Nie najlepiej wystartował Darduni, nie najlepiej także Netka. Poprawia teraz Czarchun, on jest na czele. Czarchun, Wierzbin, ta para na prowadzeniu. Na trzecim miejscu galopuje Schedan. Czarchun i Schedan teraz na miejscu drugim. Czarchun, Schedan, Wierzbin poprawił teraz na czwarte miejsce z przedostatniego Sabab. Na piątym miejscu galopuje Migma. Stawka się mocno rozciągnęła. Na ostatnim miejscu jest Netka. Wciąż na prowadzeniu Czarchun. Czarchun, Schedan. Czarchun, Schedan, 1500 metrów do celownika. Czarchun, Schedan, Wierzbin, Sabab. W środku stawki jest Pirat. Na końcu galopują Cekur oraz Netka. Wciąż Czarchun jest na prowadzeniu. Czarchun przed Sababem. Teraz stawka się nieco grupuje. Wierzbin jest trzeci. Na czwartym miejscu Sabab, teraz Schedan, coraz bliżej Czarchuna. Czarchun, Schedan, Wierzbin, Sabab. I konie wchodzą w zakręt. Na piątym miejscu galopuje Migma. A wciąż na ostatnim Netka. Jakieś 900 metrów do celownika. Schedan teraz wyprzedza po zewnętrznej bieżni Czarchuna. Schedan, Czarchun, Wierzbin. Schedan, Czarchun, stawka się grupuje, poprawia polem Sabab. Ruszył się także Pirat, ruszył się bardzo ładnie także Darduni. Konie wychodzą na prostą, bardzo szeroko, ale już chyba prowadzi Darduni. Darduni jest pierwszy, w ślad za nim Pirat i wielki Damati. Darduni ma przewagę, ale niedużą. Teraz w ślad za nim ruszył także Perfektor. Darduni przy kanacie, bliżej kanatu Perfektor, polem wielki Damati i ładnie także Cekur. Wielki Damati już jest na prowadzeniu, 200 metrów do celownika, atakuje go siwy Cekur. Wielki Damati, Cekur, te dwa konie mają przewagę i rozegrają wyścig. Wielki Damati, Cekur i tak jest w celowniku, trzeci Pirat, Darduni, Perfektor i Wierzbin. Nie wiem, czy tam było coś dziecko.